Wysoki Sądzie. My się z mecenasem Puławskim podzieliliśmy wystąpieniami. Ja miałam mówić o zgromadzonym materiale dowodowym, pomijając kwestie polityczne. Ale tak się nie da, bo tej sprawy bez kontekstu politycznego po prostu by nie było. Gdyby na ławie oskarżonych siedział jakiś Kowalski i Iksiński, a pokrzywdzonym był jakiś Nowak, to moje wystąpienie trwałoby 5 minut. Tyle zajmuje omówienie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego na winę oskarżonego Wojciecha Sulińskiego, a raczej brak tych dowodów. I pewnie po odwołaniu się do naczelnej zasady procesu karnego, domniemania niewinności, bez zbędnego zabierania czasu Wysokiemu Sądowi, wnosiłabym o uniewinnienie Wojciecha Sumińskiego z powodu braku dowodów. Ale w tej sprawie to byłoby niewystarczające, bo to nie jest zwyczajna sprawa. To jest sprawa polityczna. Mamy 2006-2007 rok. Krajem rządzi PiS. Sejm podjął decyzję o likwidacji WSI. Likwidatorem WSI został Antoni Macierewicz. Jest on najbardziej znienawidzoną osobą przez funkcjonariuszy WSI i ich popleczników. Kim jest Wojciech Sumiński? Dziennikarzem śledczym, ale przede wszystkim osobą związaną z prawicą, praktykującym katolikiem. Kim jest Aleksander Lipiński? Kim jest Leszek Tobiasz? Oficerami służb. Jeżeli służby chciały zorganizować prowokację skierowaną przeciwko Komisji Weryfikacyjnej i jej przewodniczącemu Antoniemu Macierewiczowi, to Wojciech Sumiński idealnie wpasowywał się w rolę ofiary. Z jednej strony pisał artykuły o służbach i o mafii. Aleksander Lipiński i ludzie jego pokroju byli jego informatorami. Znali się, spotykali, choć niekoniecznie lubili. Żyli, można to tak nazwać, w symbiozie. Z drugiej strony Wojciech Sumiński sympatyzował z opcją wówczas rządzącą. Przyjaźnił się z osobami związanymi z Komisją Weryfikacyjną, gdyż łączyły ich wspólne poglądy, tak jak z Leszkiem Pietrzakiem. Nie należy także zapominać, że Wojciech Sumiński miał swój słaby punkt – liczną rodzinę. A taką osobę łatwo można złamać, zwłaszcza jeżeli ta rodzina jest dla niej najważniejsza. Zastosowanie wobec Wojciecha Sumińskiego aresztu, co z przykrością trzeba stwierdzić, wydobywczego, mogło wszak spowodować, że ugiąłby się pod presją i wyjaśnił wszystko, czego od niego oczekiwano, wbrew prawdzie i wbrew swoim przekonaniom. Jeżeli stawką w grze był przewodniczący Antoni Macierewicz, to na granicy pewności wyjaśnienia te posłużyłyby do postawienia przewodniczącemu zarzutu, a w konsekwencji do skompromitowania jego i całej komisji weryfikacyjnej. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy należy podzielić na 3 zbiory. Pierwszy zbiór to dowody, na których prokuratura oparła akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Sumińskiemu. Są to zeznania świadka Leszka Tobiasza i wyjaśnienia oskarżonego Aleksandra Lipińskiego. Składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Leszek Tobiasz zeznał. Pan Aleksander, aby potwierdzić swoje intencje, doprowadził do spotkania z nieznanym mi wcześniej panem Wojtkiem, który przyjechał na spotkanie w Warszawie przy sklepie Cliff samochodem osobowym marki Skoda Octavia, numer rejestracyjny WD60511, koloru ciemny grafit. Wygląd pana Wojtka, wiek około 47 lat, wzrost około 1,80 m, ciemne krótkie włosy, przyjemna aparycja, blada twarz z delikatną bródką, krótko przystrzyżoną, brak znaków szczególnych. Biorąc mnie pod rękę, doprowadził do pana Wojtka, z którym się przywitałem i zobaczyłem wówczas numery rejestracyjne samochodu. Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na dwie okoliczności. Po pierwsze, jak wynika z aktu oskarżenia, podany przez Leszka Tobiasza numer rejestracyjny samochodu, którym rzekomo na spotkanie przyjechał pan Wojtek, stał się podstawą wyjścia organów ścigania na osobę Wojciecha Sumińskiego. A przecież ustalenie czyjegoś numeru rejestracyjnego jest nie tylko banalnie proste dla oficera wywiadu wojskowego, ale nawet dla przeciętnego człowieka. To tak jakby dowodem w sprawie był czyjś numer telefonu czy adres zamieszkania. Drugą znamienną okolicznością jest podany przez Leszka Tobiasza opis wyglądu pana Wojtka. Leszek Tobiasz swoje pierwsze zeznania złożył w dniu 24 listopada 2007 roku. Natomiast opisywał zdarzenie z dnia 11 stycznia 2007 roku.
Pan Wojciech Sumliński miał wówczas 38 lat, a niejak opisuje świadek Leszek Tobiasz 10 lat więcej. Ponadto w trakcie przesłuchania w dniu 18 marca 2008 roku Leszek Tobiasz podaje już zupełnie inny opis pana Wojtka, zeznając: z samochodu wyszedł mężczyzna, młody, około 30 lat, włosy krótkie, ciemne, raczej wysoki, dobrze zbudowany. Również ten opis nie pasuje do Wojciecha Sumlińskiego, który, przypominam, w 2007 roku miał 37 lat. Dziwi rozbieżność w opisywaniu przez Leszka Tobiasza mężczyzny, którego przecież, jak twierdzi, widział co najmniej kilkukrotnie. Odnosząc się do dalszej części zeznań świadka Leszka Tobiasza w zakresie jego spotkań z Leszkiem Pietrzakiem, należy zwrócić szczególną uwagę sądu na rozstrzygnięcie, które wydała w tej części prokuratura. Wszak jego postać zajmuje dużo większą część zeznań świadka Leszka Tobiasza. Jeżeli zatem prokuratura uznała, tu cytat z aktu oskarżenia, brak jest dostatecznych dowodów wskazujących na to, że Leszek Pietrzak współdziałał w żądaniu korzyści majątkowej, w sytuacji, gdy bezspornym jest, że dochodziło do jego spotkań z Leszkiem Tobiaszem i ich rozmowy były przez tego ostatniego nagrywane, to niezrozumiałym jest, na jakiej podstawie prokuratura uznała, że istnieją dostateczne dowody wskazujące na to, że w żądaniu korzyści majątkowej uczestniczył Wojciech Sumliński, skoro na okoliczność jego spotkań z Leszkiem Tobiaszem nie ma żadnych obiektywnych dowodów osobowych, ani żadnych, podkreślam, żadnych nagrań. Leszek Tobiasz, przesłuchany w dniu 24 listopada 2007 roku, zeznał: w zaistniałej sytuacji uznałem, iż kolejne spotkanie z panem Leszkiem Pietrzakiem oraz z panem Aleksandrem Michałowiczem należy zabezpieczyć dla ewentualnego procesu karnego. Bezpośrednio przed spotkaniem zabezpieczyłem się pod względem technicznym, wykorzystując do tego celu prywatną kamerę marki Sony. Spotkanie zostało w rzeczywistości zarejestrowane dwojako, również za pomocą minifonu Olympus. Do protokołu pragnę załączyć dwie kasety, wideo Sony oraz mikrokasetę Sanyo. Całość rozmowy została udokumentowana w formie wideo i foni. Dlaczego Leszek Tobiasz nagrywał wszystko i wszystkich, tylko nie Wojciecha Sumlińskiego? Zapytany o to przez prokuratorów wyjaśnił, że akurat podczas spotkań z Wojciechem Sumlińskim nie miał sprzętu nagrywającego. Oficer wojskowych służb informacyjnych, którym był Leszek Tobiasz, podejmujący się jakiejś gry, jak sam zeznał, jeżeli już decyduje się na zbieranie jakiegoś materiału, powinien to robić w sposób kompleksowy i profesjonalny, a nie wybiórczy. I Leszek Tobiasz na pewno o tym doskonale wiedział, a nie nagrał nigdy żadnej rozmowy z Wojciechem Sumlińskim z jednej prostej przyczyny, bo tych rozmów po prostu nie było. Wysoki Sądzie, ponieważ świadek Leszek Tobiasz zmarł w toku postępowania, nie było faktycznej możliwości zweryfikowania jego zeznań ani skonfrontowania go z innymi świadkami czy oskarżonymi. Ale dokonując oceny jego zeznań, należy kierować się nie tylko tym, co mówił, ale także tym, kim był, jak oceniały go inne osoby. Kwintesencją tego, co chcę przekazać, jest fragment zeznań świadka Jana Olszewskiego, następcy Antoniego Macierewicza na stanowisku przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. Świadek Jan Olszewski, przesłuchany w dniu 18 września 2015 roku, zeznał: w moim przekonaniu prowadzenie przez oficera WSI prywatnego śledztwa, a tym bardziej prowokowanie, jest niedopuszczalne. Zdarzały się sytuacje niszczenia kogoś przez oficerów WSI poprzez tworzenie fikcyjnych zdarzeń. Miałem bardzo negatywną opinię o pułkowniku Tobiaszu na podstawie tego, co do mnie dotarło od członków komisji weryfikacyjnej i jakieś fragmenty akt, które miałem w rękach. Wysoki Sądzie, ja marginalizuję wyjaśnienia oskarżonego Aleksandra. Pomijam już nawet kwestię, że w zwykłych sprawach dowód z wyjaśnień współoskarżonego jest dowodem, który najbardziej wymaga zweryfikowania i wyjątkowo wnikliwej oceny, gdyż z założenia wyjaśnienia współoskarżonego obarczane są wadą subiektywizmu. W tym przypadku w wyjaśnieniach współoskarżonego jest tak dużo wewnętrznych sprzeczności i wzajemnych wykluczeń, że szanując czas Wysokiego Sądu, nie będę ich wszystkich przytaczać, tym bardziej, że na każdym etapie postępowania robił to bardzo szczegółowo i skrupulatnie oskarżony Wojciech Sumliński.
Wysoki Sądzie, wszyscy łącznie z przesłuchanym w charakterze świadka prezydentem Bronisławem Komorowskim charakteryzują postać Aleksandra Lichockiego jako gracza i ujmują mu wiarygodności. Wszyscy, z wyjątkiem prokuratury. Aleksander Lichocki był wysoko postawionym oficerem WSW. Z uwagi na swoją wiedzę i znajomości był dla szeregu dziennikarzy śledczych informatorem lub, jak nazwał to świadek Przemysław Wojciechowski, kontaktem. Nie tylko redaktor Wojciech Sumiński wykorzystywał jego wiedzę. Jak zeznał na rozprawie w dniu 11 grudnia 2014 roku świadek Przemysław Wojciechowski, wówczas w Polsce tworzyło się dziennikarstwo śledcze w takim rozumieniu poważnym. Dla każdego dziennikarza kontakt ze sobą o takiej wiedzy o przeszłości, jak pan Lichocki, był szczególnie cenny. Tematów nie brakowało, nasza rzeczywistość jest bogata. Świadek Przemysław Wojciechowski w swoich zeznaniach zwraca też uwagę na jedną ważną rzecz. Jeżeli ktoś się spotyka z dziennikarzem, nie jest to prywatne spotkanie. Wysoki Sądzie, mówię o tym dlatego, że należy zdać sobie sprawę z tego, że częste kontakty redaktora Wojciecha Sumińskiego z Aleksandrem nie wynikały z tego, że darzyli się oni sympatią. To była praca redaktora Sumińskiego, stąd te spotkania i rozmowy telefoniczne. Trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić. Sposób, w jaki Wojciech Sumliński rozmawiał przez telefon z Aleksandrem może wydawać się dla osoby postronnej, nazwijmy to, enigmatyczny, ale tak właśnie wyglądają rozmowy dziennikarzy z informatorami, ponieważ porusza się w nich informacje tajne, a obie strony liczą się z tym, że przez wzgląd na wykonywany zawód, czy to dziennikarza śledczego, czy oficera służb, mogą być podsłuchiwane. W ten sposób przeszliśmy do drugiej grupy dowodów, o której mówiłam na początku mojego wystąpienia. Są to wyjaśnienia oskarżonego Wojciecha Sumińskiego oraz zeznania przesłuchanych w charakterze świadków dziennikarzy i innych osób, które znają rodzaj pracy wykonywanej przez pana Sumińskiego i które przedstawiły sposób pozyskiwania informacji przez dziennikarzy śledczych od swoich informatorów. Wyjaśnienia oskarżonego Wojciecha Sumińskiego są wyczerpujące, kompletne, spójne i logiczne. I wreszcie trzecia grupa dowodów osobowych, to jest zeznania świadków, nazwę to politycznych. Mam tu na myśli nie tylko szereg polityków, w tym byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale także świadków, którzy z racji wykonywanego przez siebie zawodu powinni mieć wiedzę o sprawie. Wysoki Sądzie, nie popadnę chyba w przesadę, jeśli powiem, że świadek Tomasz Budzyński jest taką perłą w koronie dowodów zgromadzonych w niniejszym postępowaniu. Świadek Tomasz Budzyński, były szef delegatury ABW w Lublinie, zeznał, że Wojciech Sumliński padł ofiarą prowokacji ze strony jego byłej firmy, czyli ABW, a zatrzymanie i toczący się przed sądem proces są konsekwencjami działań agencji. Świadek na pytanie, dlaczego odmówił wzięcia udziału w prowokacji skierowanej przeciwko komisji weryfikacyjnej i Wojciechowi Sumińskiemu, zeznał, że są pewne granice, których się nie przekracza. Natomiast świadek Krzysztof Winiarski, mimo że jego zeznania nie dotyczyły bezpośrednio zarzutu stawianego Wojciechowi Sumińskiemu, są dowodem na to, jak pewne grupy wpływów potrafią zniszczyć komuś życie. Wysoki Sądzie, słuchając świadka Krzysztofa Winiarskiego, nie sposób było oprzeć się wrażeniu, że widzi się Wojciecha Sumińskiego za kilka lat, gdyby cała prowokacja służb nie wyszła na jaw. Ja w tym miejscu apeluję do Wysokiego Sądu słowami świadka Tomasza Budzyńskiego. Są pewne granice, których się nie przekracza. To, że przeciwko Wojciechowi Sumińskiemu zostało wszczęte postępowanie, jest wynikiem nie tylko przekroczenia prawa, ale także przekroczenia granic przyzwoitości. Ja wnoszę o uniewinnienie Wojciecha Sumińskiego od zarzucanego mu czynu. Dziękuję.